To jeszcze uradowany nasz libero Kuba Popiszczak. Kuba, ten twój uśmiech chyba mówi wszystko. Ja już nie zadam pytania temu. Dzisiaj przed meczem, no myślę, niewielu w to wierzyło. Liczyliśmy, znaczy chcieliśmy po prostu nie skończyć tego spotkania w trzech setach. Chcieliśmy pokazać walkę, nie chcieliśmy położyć się przed tą Brazylią. A to, co zrobiliśmy, to jest coś niesamowitego. To brakuje słów panu, panie Tomku, nam brakuje słów, bo dokonaliśmy czegoś wspaniałego. Trener Heinen pojechał w samolocie pewnie, dalej nieświadom tego, co tutaj się stało. No jestem mega szczęśliwy, no nie potrafię tego opisać. Pierwszy medal w dorosłej karierze siatkarskiej, taki poważny? Pierwszy medal w reprezentacji, pierwszy medal od razu na Lidze Narodów, grając przeciwko takim wspaniałym zespołom, jak chociażby ta Brazylia, którą pokonaliśmy tutaj dwa razy. Jeżeli dzisiaj byśmy przegrali, to na pewno nikt by o nas nie powiedział złego słowa, bo zostawiliśmy tutaj dobre wrażenie, ale byłby duży niesmak, a to, że wygrywamy medal, to jest nie do opisania. Dziękuję Ci, Sędercie Święty, bo zasłużyłeś. Dziękuję. Kuba Popiszczak.